Pamiętasz cóż, mojego kumpla Kalego? Dzień dobry, no. Witam serdecznie. To był on? Jak to? Szczerze, nie mam bladego pojęcia. Chyba ta terapia go tak... O, to Harry. Muszę kończyć. Hej, oczyściłem fundację. Dobra, polecę tam. Polecę. Ile razy tak mówiłeś i dosłownie poleciałeś? No tak, to już o tym gadaliśmy. Muszę się spotkać z Harrym i pogadać o jego kostiumie. Nie to chciałem. Kumpel do nauki. Brooklyn Heights Energia, gdzie się podziewałeś? A, dobra, w dupie to mam. Czemu nie ma żadnego tego w drugą stronę? A może jest po drugiej stronie mostu? No i po co trąbicie, kurwa? Co tym zrobicie? Dzień dobry, proszę państwa, zapomniałem powiedzieć, że oczywiście to jest Spider-Man. Ale wy już to doskonale wiecie. Musimy spotkać się z Harrym. Moje błagania o pokój zostały zagłuszone przez nawoływania do przemocy. Czyje? Sami wiecie! Spidermana! W wyniku brutalnego ataku jedno z naszych ulubionych miejsc rozrywki zostało... Jakie? Aha, no tak. ...zbezczeszczone. Nasza ukochana Coney Island stała się miejscem przerażającej jazdy, w której ucierpiały kultowe atrakcje, a nawet historia! Z Coney Island wiąże się wiele z moich najlepszych wspomnień. Ojciec kupował mi tam hot dogi, a ja, jak każdy szanujący się Amerykanin, zawsze zjadałem ich za dużo. Teraz zostało mi to odebrane. Jakby tego było mało... Jonah, zamknij pizdę. Spider-Man najwyraźniej znalazł sobie nowego kolegę do nocnych wypadów na miasto. Tego tylko brakowało. Kolejnego przebierańca, który będzie wymierzał sprawiedliwość. Jedna osoba ci nie wystarczyła. Nie wystarczyła, spierdalaj. No dobra, co my tutaj mamy? Ej! Ej, Pit! Pada to! Nie wiem, czy to jest dobre, wiesz, że takie coś ci się robi. Zobaczmy, co jeszcze potrafi. Co ty robisz? Eksperyment. Jaki eksperyment? Aha, naukowy, no dobrze, powiedział tak. Cóż, Spider-Manie. Mówiłeś MJ, ale przyjacielowi już nie? Żeby cię chronić. Chciałem... Ach. Jasne. Tak, kumam. Dzięki. A ten młody, którego uczysz, jest tym drugim? Tak. Kiedy cię nie było, sporo się działo. Zaufaj mi. Wiem. No, co ty chcesz zrobić? Tylko delikatnie. Chyba nie kontrolujesz tej siły, co? To ja może zrobię kawę. Zapowiada się długa noc. Może potrenuj gdzie indziej, kurwa, a nie w miejscu, nie w biurze pełnym szkła i tak dalej. Wszystko rozjebali. I teraz chrapią, pijani swoją mocą, opici sukcesem. Co tu się stało? Tata przyszedł, a tu kurwa, jak w jakimś ostrym gejowskim porno. Dwóch gości, jeden na kanapie chrapie. Wszędzie wszystko porozwalane. A co tu się wydarzyło? My tylko... Robiliśmy eksperymenty. Gdzie doktor Connors? Może wziął dziś wolne? Nie. On nie ma tego w zwyczaju. To ja już pójdę. Aha, zaczyna się. Tak, tak, zadzwonię. Głupio wyszło, co? Głupio wyszło, Peter. Chwileczkę. Harry ma super moc? No? Wszystko dzieje się za szybko. Chwila, co to? Hej, chłopaki! Odbieram jakiś dziwny sygnał Spider-Bota. Ty też?
Ganki, testujesz coś? Właśnie miałem do was dzwonić. Boty wysłały nagły sygnał do sieci. Używają jakichś dziwnych protokołów bezprzewodowych. I? Sprawdzę, o co chodzi i dam znać. No dobra, muszę to sprawdzać, czy kurwa nie muszę? Wysyłam dane na pajęczy serwer. Czaję. Rozejrzę się za pozostałymi. Prześlij mi dane kolejnych. Spróbuję namierzyć ich autora. No i co? A jeszcze rozwiązałem, tak? Hej, długa noc. Hej, MJ! Testowaliśmy z Harrym jego kombinezon. I chyba zjedliśmy za dużo pizzy. Ale fajnie było. Jak za starych czasów. Za dużo pizzy, Boże. Chciałabym wiedzieć, jaką moc właściwie ma Harry? W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak egzoszkielet, który usuwa wszystkie ślady po jego chorobie. Doktor Connors przeszedł z samego siebie. Niesamowite. Nie podoba mi się Jezu. Patrząc na wydarzenia w parku. Wiesz, dokąd mogli zabrać to? Jak to ładnie wygląda. Jeszcze nie. No dobra. Usłyszę, dam ci znać. Dobra. O, jesteś super. Chciałbym jakąś misję zrobić, no. Jaką mogę? Żadną. Okej, co dalej? Nadal nie wiemy, kto zbudował tamtego dziwnego Spider-Bota. Zajęcia się zaczynają. Ruchy, ludzie. Patrzcie na drogę! Na ostrym dyżurze nie ma dziś zajęć! Co to jest? Wyszło Spider-Manie? Wyślij do gazety studenckiej! Spider-Man to nie jedyni superbohaterowie w Nowym Jorku. Sprawianie, by uczniowie stawiali się na czas, to dopiero jest wielka moc. No fajnie, fajnie. A czy jest tu jakaś pomoc fotograficzna? Nie ma jakiejś misji, kurwa? Nie chcę patrolu łowców, no kurwa, chciałem jakąś misję czy coś, no. No chyba musimy jednak to zrobić, no. Chyba, że się zaraz coś pojawi. Piaskowy kryształ, czyli w Nowym Jorku jest więcej wspomnień, Marko. To chodzi o mefedron, słuchajcie. Mefedron z targówka, a nie piaskowy kryształ. No Panie widzę. Clark? Dobrze, że jesteś. No dobra, co mam zrobić? Udało nam się podłożyć ładunki w każdej strefie oprócz ostatniej. Jest ekipa wybuszeniowa. Jest ich czwórka. Znajdę ich. Tylko miejcie włączone radia. I niech nikt nie tyka detonatora. Spider-Bot uwinie się tam szybciej niż ja. Daj czadu, malutki. Niech tatuś będzie dumny. To ja będę tym sterował tym Spider-Botem oczywiście. Dobra, ja znajdę ludzi. Clark ich wydostanie. Jest tam co! Pomocy! Co to jest? Robot? Hej, to ja, Spider-Man. Przekazałem twoją lokalizację strażakom. Zaraz zjawi się pomoc. Będzie dobrze. No na pewno. Spider-Manie! No, spoko. Hej, Clark. Wysyłałem namiary. Macie je? Już jesteśmy w drodze. Dzięki. Gdzie jest reszta tych ludzi? Dobra. Czas przetestować impuls kinetyczny. Mocny jest. To jest krew? Dziękuję. Pomoc jest w drodze. Strażacy wiedzą, gdzie jest. Będą. Wszystko będzie dobrze. Pewnie, że tak. Dziękuję. Dziękuję. Hej, Clark. Powinniście zaraz dostać nowe namiary. Już są. Pójdziemy tam, jak tylko wydostaniemy pana Wróblewskiego. Pan Wróblewski? Haha! Polak. Jestem dumny z tego, że tam jest Polak. Totalnie. O kurwa, co tu się stało? Jeszcze jeden, tak? Dziękuję, Spider-Man. Strasznie dużo tu tych, kurwa, wózków inwalidzkich. Świetna okazja, żeby przetestować nowe ulepszenie. To by moje ubezpieczenie pokryło.
Hej, Clark, dostaliście namiary, które wysyłałem? Ruszamy tam. W środku jest już tylko jedna osoba. Szybko, Spider-Manie! Takie robienie tego wszystkiego na pałę, mam takie wrażenie, nie? Że to jest. Przez sufit przebija się światło. Cała gra taka powinna być. Już idę, wytrzymaj. No co mam zrobić tutaj? A i nagle przestanie sypać się piasek. Powinienem być w stanie go wciągnąć. Dziękuję. Strażacy są już w drodze. Nic ci nie jest? Nie. Spider-Man nie mógł tam wejść, nie? Widziałem kogoś kilka minut temu. W fioletowej kurtce. Jeszcze jeden pracownik. Koniecznie mu pomóż. Hej, Clark. Właśnie wysłałem wam nowe namiary, ale podobno w pobliżu jest ktoś jeszcze. Naprawdę? Nikogo nam już nie brakuje. Ale jeśli go znajdziesz, wyciągniemy go. Dobra. Nikogo nie ma. Serwerownia. Będę musiał pokombinować. No jakoś specjalnie, kurwa, kombinować nie trzeba, nie? Czyją adeptką? Kurwa. To jest, kurwa, flej. Nie wiem, o co chodzi tutaj. Nie znam tych ludzi. A co z tym intruzem? To kurwa. Co są za, kurwa, ludzie? Co to za pojebusy? Przydadzą nam się kolejny kwiat. Narkomani jacyś? Nie. To jest, kurwa, flame. Nawet nie wspomniałem o Flame'ie. Po prostu chciałem odejść. Więc powinieneś był pamiętać, że rodzimy się i umieramy tak samo. W bólu. Co? Uciekaj stąd! Ale by mu zerwał więzadła takim kopem. Przepowiedni? O, w mordę! Zawsze chciałem w jakiejś być! Ale ta ksywa to mi się nie podoba! Odlegasz tylko nieuniknione! Patryk! No, to co mnie czeka? Niekończąca się walka? Śmierć pod gruzami? Zamiana w ośmionożnego człeko pająka? Słonie, bratem, teraz są niegodny! To wszystko? Niegodny, kurwa. Też to słyszeliście? Hej, słuchajcie, możemy pogadać na zewnątrz? Chyba nie. Wszyscy cali? Nie licząc tych znokautowanych, rzecz jasna. Jest z nami lepiej niż z tobą będzie. Sądzisz, że jesteś godzien? To powiesz na trochę dymu. Chcę więcej dymu! Dajcie światła na skurwysynów! Nie ma wstydu! Wy jesteście! Tylko wy jesteście godni przeprowadzić! Wykończcie, bo nim zjawi się policja! Jestem prawie pewny, że najpierw ten budynek się rozpadnie! Za
Dobra, wszyscy. Flame płonie wiecznie. Ale ty pierdolisz głupoty. O. Zabiłaby ją. Dzięki. Kim ona jest? Więc kim jesteś? Tu cię mam. Hej! No odpowiedz, nigdy kurwa. Nie lubiłeś, jak paliłam. O nie, kto to? Yuri? Złole mówią na mnie Rafe. Chyba nawet Rafe. Próbowałem... Złole. Gdzie byłaś? Uważam, że słowo złole jest strasznie chujowym słowem. To jest takie złole. Bad guys. A co z nimi? Podjęli już decyzję. Źli ludzie. Chuje, skurwysyny, ale złole? A mówili, że się nie da. A jestem przekonany, że jest wiele osób, które... wielu właśnie złoczyńców, którzy mieli trwałe kalectwo przez Spidermana. Ciekaw jestem, czy oni potem domagają się odszkodowania czegoś. Siema. Dobra, cio. Muszę mieć na nią oko i na tych sekciarzy. Elo, sekciarze. Cześć, pająki. Mam coś dla was. Przyjdźcie pod ten adres. Pająki? Felicia? Hej, Felicia. W radiu, które zwinęłam tym całym łowcą, wspominali o odlewni w Williamsburgu. Chyba trzymają tam Tombstone'a. Przyda mu się pomoc. Dzięki. Dobrze, że wszystko okej. Okay. Dobra, idę tam. Dotarłeś do Paryża na czas? Tak, dotarłam. Uznałam, że się odwdzięczę. Wam obu. Nawet jeśli drugi Spider-Man nie raczył się ze mną zobaczyć. Nie, tak! To nie musisz się tłumaczyć, to już za nami. A ten drugi jest całkiem niezły. To prawda! Ona mówi tak jakby... Dzięki za cynk! Bez ciebie pewnie nie zdążyłbym znaleźć... Tak jakby to była sztuczna inteligencja. No, dzięki. Uważaj na siebie. Te odpady z Akademii Mody już tak łatwo mnie nie zaskoczą. Pa, pa, pająki. Miles, ja się tym zajmę. Nie wyrobisz się z esejem w terminie. Ale co jeśli... Jeśli Lee tam jest, zajmę się nim. Spider-Man może zaczekać. Miles, nie. No dobra. Tylko odzywaj się. Oby Felicia miała rację. Muszę znaleźć Tombstone'a, zanim jego Craven wykreśli ze swojej listy. No zobaczymy. Kurwa, nie. Hej, Yuri. Namierzyłam adeptów Flame'a w opuszczonej piwnicy w Chinatown. Chodźmy tam razem. To może znajdziemy ich szefa. Żebyś ich też mogła zostawić na śmierć? Jeśli będzie trzeba. Posłuchaj. Trzeba ich... Kurwa mać. Jeśli do mnie dołączysz, będzie mi łatwiej. Ale bez łaski. Gdybym z nią poszedł, miałbym ją na oku. No pewnie tak sobie to tłumacz. Ale dobra. Flame. Będę wiedział. Do Williamsburga! Dobra, jestem. Jak na opuszczoną odlewnię, to sporo. No sporo, kurwa, znowu te ci snajperzy. To tyle trwa. Dodatkowe zabezpieczenia. Tombstone bywa wyzwaniem. Tombstone. Racja. Bądź gotów. Poluj, by żyć. Żyj, by polować. Ale kurwa głupie hasło. Muszę oczyścić dachy i dostać się do środka. Roi się tu od mówców. Jeśli to dla mnie, to miło. Hej, wreszcie skończyliśmy z tatą. Nadal nie wiem, gdzie jest doktor Connors. Dawno nie widziałem taty tak zmartwionego. Znajdziemy Connorsa. Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Ta, dobry pomysł. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko tu ogarnę. Gdzie jesteś? Pomóc ci? W Williamsburgu, w starej odlewni. Wygląda na to, że przetrzymują tu Tombstone'a. To brzmi jak robota dla Spider Bracholi. Spider Bracholi, kurwa. Nie jesteś jebanym Spider Bracholem. Nie wiem. Spider-Mani, Spider-Manowie. Spider Brachole. To jest od groma łowców. Czyli pomoc się przyda. Nie, nie przychodź tu. Dobra, gdzie jest reszta? Nie możemy ryzykować. Na razie.
Było ich więcej. Zachowaj czujność. Nikt nie może się wedrzeć. Tu jest jeden, okej. Kurwa mać! A ten drugi gdzie? Kurwa mać! Dobra, czy to ich powstrzyma, czy nie? No chyba niekoniecznie. Nie wiem, gdzie jest reszta tych gnojków. Gdzie są te chujki? Ja ich tu nigdzie nie widzę. Pewnie ten, który spadł, kurwa, ale nie spadł, no tak. Co za bezsens. Ten komin wygląda jak wejście. Nie mogłem od razu, kurwa, tam wleźć. No dobra. Hop. Skończyłem rozmawiać z MJ. Mówiła, że pojedzie do Connorsa. To świetnie. Tak, tylko się upewniam. Jesteś w odlewni, tak? Tak. Co ty robisz? Ćwiczę. Wracaj do treningu. Muszę znaleźć Tombstone'a, zanim skończę jak Skorpion. Po co miałbym ją wystrzelić? Straciliśmy łączność na zewnątrz. Wzmocnijcie ochronę przy Tombstone'u. A, to ta przecież lina. Tak zastanawiam się, o jaką kurwa linę chodzi, nie? Oj, nie tak. Załatwieni wszyscy? Tak jest. No dobra, ja nie wiem, co z tą koncentracją jest do końca, nie? Mhm. No i przyjdzie teraz jakiś łowca skurwol, nie? Ale zawsze chce cię utrudniać. Ładnie. Harry? Co ty tutaj robisz? Co to za strój? Pomagam ci, Spider-Manie. Nie ma za co. To ja się będę nazywał Harry w takim razie. Spider-Man i Harry. Wyobraźcie sobie jakiegoś super bohatera, który się nazywa Harry? Znaczy, nie ma na imię Harry, bo to by pasowało na przykład do Deadpoola. Wiem, że chciałeś pomocy, ale... No weź, tam to ma! Śmierze, liczyłem, że zaczniesz od czegoś łatwiejszego! Jak mam się nauczyć, jeżeli nie w terenie, co? Nigdy nie byłem taki silny! Nie daj mu się zwieść! Wciąż możesz oberwać! O kurwa, mać! O kurwa, dobra. Tu nie chodzi tylko o bijatyki. Musiałem dokonywać trudnych wyborów. Ja pierdolę, jak zjebałem to, kurwa! W jebanym Spider-Manie, grze dla dzieci! No!
więcej czasu spędzam. Powietrzu niż kurwa na ziemi, nie? Nie chodzi o bujanie się na linach, tylko na po prostu przyciągasz, odpychasz, przyciągasz, odpychasz, przyciągasz, odpychasz przeciwnika. Miotacz ognia. Nie, to nie miotacz ognia po prostu. Dobra. To miotacz ognia? Nie, to jest miotacz ognia. Niestety tak! Tego sieć nie załatwi! Będziemy musieli znaleźć jakiś inny sposób! Uważaj! Są też na platformach! Oto! Trzymaj się z dala od linii ognia i zdejmuj łowców! Ten sposób jest kuloodporny? To kiepski moment, żeby się przekonać! To jaki jest plan? Pracuję nad nim! Kurwa, ja mam strzały w sobie, nie? Jasna! Dawaj na ten balkon z tyłu! Te płomienie robią sieczkę z moich sieci! Kary, wpadłem na pomysł, jak to unieszkodliwić! No to słucham! Na górze, zbiornik! Ktoś go dobra! Mam pomysł! Patrzę na zbiornik! Tak jest! Odciągnę uwagę! Działa! Jak ma działać? Co, ma go przewrócić? Tak. O, o, Harry. No dobra, rozjebaliśmy to. Fajnie było. To teraz uratujmy Super Zwola. Super Zwol. Byłego super złoczyńcę. Mimo wszystko kilka razy próbował się zabić. Próbuje się zmienić. Chcę mu pomóc. Dobra, to teraz... Dawaj! Trzeba uderzyć, nim oni to zrobią! I znowu się... Ja kocham twój entuzjazm, ale wolę ruszać głową, niż się przemęczać! O to ci chodzi! Dajemy radę! Dopóki nie nawalimy! Rozumiem! Nie zawiodę cię! Ten ogień ci nie przeszkadza? W sumie jest okej! Okay. Nawet się nie spocimy! Nic nowego! Chodź, mały! Mam coś dla ciebie! Ostrzegałem! Robisz się czym dobrze, robi się trochę gorąco! Kurwa. O kurwa! Dobra. Co za paskudny smak! Będzie rzucać! O kurwa! Trzymaj się! Nawet nie wiem, jak to robię! Ten kostium rządzi! Chyba zaczyna tu łapać! Może jednak o kurwa, gnoju! Tak jest. Coś jeszcze? Nie, o kurwa. No i wjebało nas gdzieś. Ale damy radę. Chociaż ja jestem przestraszny. Tak jak w jakimś Toy Story 3, co? A moja głowa! Musimy spadać! Szybko! Aha, dobra, tak. On nienawidzi takich głośnych dźwięków, w sensie symbiont. Dźwięk dzwonu potrafił go oderwać od właściciela, nie?
To o to chodzi. I to jest jego największa słabość. Zapomniałem o tym. Może jak się nie ruszymy, to nas nie zobaczy. Marzenia ściętej głowy. Marzenie ściętej głowy to też... Kurwa, tak głupie przysłowie, stare. Co się stało z twoim kostiumem? Nie wiem! Ten alarm na tym głowie! Dobrze, że ci przeszło! A teraz robot sam? Nie zapominaj o robot sam! To jeszcze spróbuję nas zabić! To jest na muszce! Gdzie jest tamten z tą bazuką? Tu jest. O kurwa! Dobra. Kurwa! Co to było? Ja przyciągnąłem tę rakietę do siebie po to, żeby ona mi wybuchła w twarz. Dobrze, ktoś jeszcze? Wszyscy. Idziemy do Zwola. Damy radę? Oczywiście. Jak to Spider kumple? Dobra. Spider kumple. Tak jakby na nich czekał. Jest i on. Co robimy? Sramy i zrobimy. Ja pierdolę, ilu was jeszcze? Odwrócę ich uwagę. Ty spróbuj go wydostać. Dobra. Tak szybko dorastają. Tak szybko dorastają. Kurwa, ale radzi sobie tak, jakby od zawsze walczył. Nie dasz rady. Wszystko jest uzbrojone. Załatwię to. No to załatwiłeś, Harry. Wlewa się lawa, kurwa. Nie, no to surówka. Co ci powiedziałem? Przeszedłby przez te kraty. Sorry, ale to mój pierwszy dzień. Przecież on przeszedłby przez te kraty. Przydałaby się pomoc! Zaraz wracam. Czy oni urośli? Trochę więcej oliwy do ognia? Żartujesz sobie w takim momencie? Część tej pracy! Zabaw! A ja przybył na pomoc. Ej, trochę wdzięczności! Najpierw spróbujmy przejść! Skąd oni się właściwie biorą? Może z jakiejś agencji pracy? No właśnie, ja też kurwa nie wiem, skąd oni się biorą? Musimy wyłączyć ten piec! Tam! Jeśli przeciążymy maszynę za pomocą kładziwa, powinna się wyłączyć! Jeszcze w dyszynie. No i dobra. Gdzie jest ta maszyna chłodzi? Przepili się? W samą porę, żeby wyłączyć piec.
No dawaj, ja mam to zrobić. Pewnie, bo jestem starszym pająkiem. No to jest taka kasjerka, która zna kod na kajzerkę i kasjerka, która nie zna. Chcecie tu wszystkich pozabijać? Nie taki był plan, sorry! Jezu, już mam dosyć tych hord przeciwników. To tak jak my! Robi się gorąco! Nie zauważyłem. Kostium jest chyba odporny. Parcia! Nie mamy na to czasu! Co mam robić? Łódź ich szybciej! Tyle potra! Musimy wydostać Tombstone'a! Skoczmy klatkę! Tam! Wyciągnij te potwory! Mów co chcesz! Ale to chyba najlepszy dzień mojego życia! Częściej wychodź z domu! Jeszcze tylko dwie! Z czego to jest zrobione? Nie wiem, ale... Próbuj dalej! O, na nim! Wytrzymaj! Pozbądźmy się tych potwór! Tak jest. Rozjebane wszystkie. Nie chciałbym się z nimi walczyć. Wolałem te podpory rozwalić. Nie przebiję klatki. Może przejdziemy piecem? Nie, jest za gorąco. Masz lepszy pomysł? Twardy orzech, co? Co ty robisz? Pojebany. Wiesz, że to jest w sumie ognioodporne. I co teraz? Gówno, zamknij mordę! Mógłbyś wyjść dawno z tej klatki. Ruchy! Tędy! Pomoże mu czy nie? Uciekaj! Udało się, udało się. No i fajnie. Ta praca zawsze jest taka stresująca. Dla relaksu serdecznie polecam ją. Życie wam niemiłe? Ruchy! Nie, 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 nie! Zniknął! Bez paniki! Szybko! Tędy! Harry! Harry! Muszę biec. Ja pierdolę, jaka współpraca! I znowu całe miasto rozpierdolone, nie? Czekajcie! Zerkniesz, czy nie idą? Zerkniesz, czy nie idą? Jedyny minus wyjścia na prostą to... To znaczna utrata kondycji, czy nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. No zginęło tam ze 100 osób, nie? Poza tym czekali, aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią, będę gotowy. Przekaż kumplowi podziękowania za pomoc. Do zobaczenia, pająku. No i to jest piękna scena. Rozdzielili się. My też powinniśmy. Skąd taki pomysł, że my też powinniśmy? A chyba, że Harry coś się źle czuje. Serio? Myślałem, że tylko wszystko partole. No tak, ale lepiej się nie dało. Spider bracia. Lepiej się nie dotykajmy. Sorry. Nie do końca ogarniam, jak to działa. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie... Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy Spider-ziomami. Spider-brachu. No wracaj, wracaj. Może doktor Connors się pojawi. No pewnie, że tak. Odezwę się później. Niesamowite.
młody. No i to jest idealny moment, żeby podziękować wam za dzisiejszą przygodę. Kochani, do zobaczenia, papa.